Niektóre Ślązoki godają Schlesien ist Heimatland, ist mein Heimatland, Preußen ist mein Vaterland. Oberschlesien ist mein liebes Heim. Witam was Rostomili ze Prusów. Bo jesteś tu na feryjach, to będzie taki ekstra tajlik, no ale nie byda was kludził tak jak na Śląsku. I no, chcę wam pokazać Prusy, trochę poosprawiać o historii pruskiej z perspektywy historii śląskiej. Prusy wschodnie, Prusy zachodnie, Prusy książęce, Prusy królewskie, Królestwo Prus, roztomajte miana odnoszące się do roztomajtych czasów i do roztomajtych placów. Ja nie będę tak akuratnie wam przyjść to duplikował, bo to bych musiał pora dobrych tajlików po pół godziny nagrać. No ale jeden tajlik tak zrobimy, Prusy ze perspektywy śląskiej. Po niemiecku Preußen, po łacinie Borussia. Ja toż proszę was na ten tajlik. I jeszcze jedno. Niektóre Ślązoki godają Schlesien ist Heimatland, ist mein Heimatland, Preußen ist mein Vaterland. Są takie treski i myślę, że jak wam pokorza ta historia tych placów, to niektórzy z was spokopią, czemu niektóre Ślązoki się tak deklarują. Jo, wszystkich tych Ślązoków, którzy takie treski noszą, którzy się też tak czują, pozdrowią, bo zną takich. No ale są też takie Ślązoki, które ze Prusami nie czują żadnych związków. Ja proszę was na rajza po Prusach, na historyczną rajza po Prusach z perspektywy śląskiej. Prusy to miano ludu bałtyckiego, który żył na placach Warmię i Mazur zusammen ze Jaćwingami i Galindami kole Litwinów. W 13 stuleciu był to jeszcze lud pogański, a wtedy większość landów w Europie przyjęła już chrześcijaństwo. Pierwszym landem na placach Prusów było państwo Zakonu Krzyżackiego, które w 1226 roku na ziemię chełmińską skludził Konrad Mazowiecki. I tutaj ze tych placów zakon podbijał i chrystianizował Prusów. Jednakoż na ideę skludzenia braci zakonu Lazarytu Najświętszej Panienki Domu Niemieckiego w Jerozolimie książę Mazowiecki nie wpadł sobie. Namówił go do tego śląski książę Henryk I Brodaty, a przekonała go do tego jego baba Jadwiga Śląsko, Hedwig von Schlesien, której bracio byli krzyżokami. Wcześniej Henryk I Brodaty, książę śląski, skludził krzyżoków do swego śląskiego księstwa. No i bracio Hedwig von Schlesien być może też właśnie na Śląsku byli. Toż już wcześniej krzyżoki były na Śląsku niż tutaj we Prusach. I do teroski krzyżoki są na Śląsku, no ale to temat na inkszy tajlik. Często krzyżoki ze historii kojarzą się źle, no ale to jest historia polsko i litewsko, bo o tym gadają we szkołach. A Ślązokom krzyżoki nie powinny kojarzyć się źle. Bez 200 lat zakon niemiecki rozwijał swój land we Prusach. Schrystianizował Prusoków, część poginęło ze jej rąk, część została zgermanizowana. W 14 stuleciu książę śląski Władysław Opolczyk chciał rozebrać Polskę, co zamiast ze Madziarami i Czechami. Poprosił o pomoc wielkiego majstra zakonu krzyżackiego, a tym przyobiecał mu ten pomysł. No jak wiemy, ten plan Opolczyka się nie udał. 15 lipca 1410 roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem Kai. Krzyżoki ze sprzymierzeńcami bili się z wojskami polsko-litewskimi. Krzyżoki przegrały. Kaj wtedy biły się Ślązoki. No, ktoś by powiedział, dla Polaków. No nie, to nie ma takiej einfach. Ślązok od 12 stulecia
nie był ze Polską związany, a już 14 stolecia był tajną korony świętego Wacława, pokuplowany unią personalną ze królem czeskim. Był też tajną pierwszego rajku niemieckiego, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, takiej europejskiej unii, można by powiedzieć. I kraj Ślązoki się biły. 1800 Ślązoków po zajcie krzyżowskiej, a 34 Ślązoków po zajcie króla Władysława Jagiellony. Po zajcie Ulricha von Jungingena biło się głównie rycerstwo ze Dolnego Śląska. Górnośląskie rycerstwo było podzielone, no ale i tak ino 34 rycerzy biło się po zajcie polsko-litewskiej. W 1466 roku zawarto drugi pokój toruński. Na mocy tego pokoju zakon krzyżacki musiał dać Polsce Warmia, Pomorze i Ziemię Chełmińską. Od wtedy te place są mianowane Prusami Królewskimi, bo są zależne od króla polskiego. To, co zakonowi zostało, to Prusy zakonne. Jednakoż te place były hlennym króla polskiego. Wtedy też stolica zakonu, państwa zakonu krzyżackiego przeniesiono ze Marienburga, który przeszedł do Polski, do Königsberga. W 1925 roku wielki majster zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm i stał się ostatnim wielkim majstrem zakonu krzyżackiego. Tutaj na tych placach zakon przestał istnieć. Złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu i odtąd Prusy zakonne stały się Prusami książęcymi. We połowie XVII stulecia wielki elektor Friedrich Wilhelm uniezależnił się od Rzeczpospolitej i powiększył swoje posiadłości. A w 1701 książę Friedrich ogłosił się królem i tak powstało Królestwo Prusów. W latach 1740-1763 trwały trzy wojny śląskie pomiędzy pruskimi Hohenzollernami a austriackimi Habsburgami. Friedrich II Wielki Hohenzollern ruszył na księstwo śląskie, które było w Imperium Habsburskim i w 1742 roku odbił te księstwo prawie całkie, Dolny i Górny Śląsk, łokrom księstwa cieszyńskiego i księstwa karniowsko-łopawskiego. Habsburgami reskirowała, Imperium Habsburskim reskirowała wtedy Marii Terezę i fest chciała odzyskać Śląsk i sprzymierzyła się nawet z odwiecznymi wrogami domu Habsburgów, francuskimi Bourbonami. Niestety to się nie udało, niestety to już mnie nie oceniać. Śląsk pod hegemonią pruską fest się rozwinął, zurbanizował, zindustrializował, dano też zwola wanielikom. Niestety 20% pomieszkańców Śląska poginęło. Zastąpili ich osadnicy ze zachodu Prusów. Warto się jeszcze wspomnieć, że Friedrich Wielki Król Prusów podbił hrabstwo kłodzkie, czeskie hrabstwo kłodzkie. A Górny Śląsk uważał za mało wartościowy, nie chciał go na początku podbijać, no ale tak wyszło. Mu zależało na Dolnym Śląsku, no a potem, jak wiemy, Górny Śląsk bardziej się rozwinął, tamta industria, te pokłady wągla, to co widzimy do Teroski, to Prusoki rozwinęły. Królestwo Pruskie trzy razy rozbierało Polskę, w 1772, 1793 i 1795. Po pierwszym rozbiorze powstały na północy Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie, prowincje Królestwa Pruskiego. A po trzecim rozbiorze połowa ziem Królestwa Polskiego, ponad połowa ziem Królestwa Pruskiego to były ziemie zaboru, czyli były ziemie Królestwa Polskiego. W 1871 roku niemieckie landy zjednoczyły się pod hegemonią pruską, a król Prusów Wilhelm I Hohenzollern
stał się kaiserem II Reichu Niemieckiego. Po I wojnie światowej kaiser niemiecki i król pruski Wilhelm II Hohenzollern abdykował i citnął do Holandii, kaj po 10 lat nie skorzy umrzył. A Prusy stały się landem Niemieckiej Republiki Weimarskiej jako Freistaat Preußen, do której przynależał Śląsk jako prowincja Schlesien i prowincja Oberschlesien. Na pruskim Górnym Śląsku, w okręgu Kluczyńska, które dostało się do Czechosłowacji, 20 marca 1921 roku odbył się Abstimmung, kaj 59,5% personów zawelowało za Niemcami, reszta za Polską. To Polakom się nie spodobało i z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie polskie na Śląsku, na Górnym Śląsku, tak richtig Śląsko-Wojna Domowo, albo Wojna Polsko-Niemiecko. No i z kuli tego Śląsk, Górny Śląsk, ten plac abstimmungowy został potajlowany w 1922 roku pomiędzy Polska a Niemcy. Polsce przypadła mniejsza część, no ale bardziej zindustrializowano, a Niemcom większo, no ale mniej zindustrializowano. 3 września 1922 roku we prowincji Oberschlesien odbyło się referendum. Pytano o wydzielenie osobnego landu związkowego Oberschlesien, Freistaat Oberschlesien w Niemcach. O wydzielenie ze Prusów się rozchodziło, no ale ino 9% zawelowało za, no i Oberschlesien, ta prowincja, została we Prusach. Czemu? To już materiał na inkszy tajlik. Abstimmung odbył się też na Warmii, Mazurach i Powiślu. 11 lipnia 1920 roku na Prusach wschodnich i zachodnich, bo to były te place, za Prusami zawelowało 97,5% personów, mniej więcej na Mazurach aż 99%. Mimo tego 8 gmin dostało się do Polski, reszta została we Prusach. Prusy po II wojnie światowej przestały formalnie istnieć. Większość pruskich placów dostała Polska i Związek Sowiecki. Pozostałe tajle Królestwa Pruskiego na zachodzie są tajlą inkszych landów w Niemcach. Postanowiono unicestwić Prusy, bo stwierdzono, że odlot miały one imperialne ambicje, które kludziły do wojen, i na jej kreował się też Hitler, który notabene też miał portret Friedricha II Wielkiego usiąkajsta. Prusy przestały istnieć. To trochę dziwne, bo Prusy są kolebką nowożytnych Niemiec, można powiedzieć. No, no ale jak tutaj Prusy się narodziły, te place, kaj Prusy się narodziły, są dzisiaj poza Niemcami, no to jakby miał być land pruski. Tak to dzisiaj niestety wygląda. To zostało potajlowane. Prusy miały imperialne ambicje, roztomajte wojny kludziły i ludzie umierali. No ale jak już te place zdobyli, to nieśli tam oświecenie, wysoko kultura, rozwój techniczny, kulturalny, i do teroski widzimy po dzisiejszych placach Rzeczpospolitej, że te place, które były kiedyś pod Prusami, są bardziej rozwinięte, bardziej zurbanizowane, bo też te urbanizacje, to wszystko właśnie Prusy niosły. Prusów już nie ma, no ale erbowizna prusko dalej je, i myślę, że krótko rzekwą opowiedział o tej historii Prusów. Tutaj byda się z wami żegnął, a jeżek w Kalbergu. Zaczynał rzek we Torn, we Toruniu, a teroski we Kalbergu. No dzisiaj granica morska, ale nie byda się rozwodził, czemu takie miano i tak dalej.
gmina Kalberg, a tam już mamy Rusyjo. Tam już nie przejda. Choć tam dali są Prusy Wschodnie. Zaczynał, że w Prusach Zachodnich tam są Prusy Wschodnie. Mógłbym jeszcze do Königsberg jechać, no ale nie mam paszportu, nie mam wizy. To trzeba wszystko mieć na to gel i najlepiej Einladung, jakieś organizacje. Tak by chciał, co by tak się to kiedyś odbywało. I by chciał szukać śląskich tropów poza granicami Śląska i poza granicami też Rzeczpospolitej, no ale to by jakoś instytucjo musiała mnie einladować. Tak by chciał, co by to się kiedyś odbywało. Jak temu pomóż? No, abonirować kanał, czyli subskrybować, subskrybuj dzwoneczek, bo co tydzień nowe tajliki, wtedy też kanał będzie bardziej popularny i będzie można jakieś akcje takie i rajzy jakieś daleko robić. No, wiemy też, paliwo jest drogie, tak dalej, i bez to jo też nie rajzuje, niektórzy go dają na Dolny Śląsk przyjeść, tak dalej. No to wszystko się wiąże z geldem. Ja tam by chciał do Königsbergu, tak dalej, no ale tam już nawet ząbku krzyżowskiego nie ma. Tak jak widzicie, Prusy są potajlowane i my są na tej granicy. Jeszcze proponuję wam Facebook, Instagram, tam możecie mnie filować. Durś coś nowego robię. Myślę, że ten taki tajlik, nietypowy ekstra tajlik wam się podobał i docenicie to. Roztopierzejcie ten film i komentujcie, dajcie łapka w górę, bo to naprawdę pomogło zasięgi robić i nowe osoby tu spraszać. Ja wam dziękuję za dzisiaj z granicy polsko-ruskiej, no ale dali w Prusach tu i tam. Ja was żegnam. Von wo und wie